Ta historia wydarzyła się naprawdę. On poszedł dla niej do samego piekła. Poświęcił życie za nią i za ich nienarodzone dziecko. To druzgocząca opowieść oparta na faktach, spisana przez Ninę Majewską-Braun. W ten piękny październikowy dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. Życie, kochani, pisze te najbardziej nieprawdopodobne, te najbardziej zaskakujące scenariusze. Historia, ta jak najbardziej prawdziwa, nieudramatyzowana, niekoloryzowana, potrafi przerazić bardziej niż jakakolwiek fikcja. Nina Majewska-Braun w swojej najnowszej książce po raz kolejny sięga do archiwów Instytutu Pamięci Narodowej. Sięga do archiwów niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Sięga po jedną z tych prawdziwych, osobistych historii, prywatnych historii jednej z polskich rodzin i snuje jej jakże druzgoczącą opowieść. W moich rękach Ocalona z Auschwitz Niny Majewskiej-Braun, oparta na faktach powieść historyczna, którą recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Świat Książki. Tę historię, kochani, Ninie opowiedziały córki bohaterów tej opowieści. Postanowiły podzielić się wspomnieniem o tej niezwykłej odwadze, o niezwykłym poświęceniu ich rodziców. Był rok 1941. Czas wojny, czas trwogi, czas odwagi, czas poświęceń. Franciszka i Wawrzyniec Kuligowie, młode małżeństwo, wraz ze swoimi dziećmi, z teściową i szwagierką, mieszkali w niewielkiej wsi w okolicach niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. I on i ona próbowali organizować pomoc dla więźniów, kiedy tylko się dało. Pracowali, robili wszystko dla swoich bliskich, próbowali przeżyć. Ich życie odmieniła brawurowa ucieczka jednego z więźniów obozu. 1 września 1941 roku z Auschwitz-Birkenau uciekł niejaki Jan Nowaczek i trafił pod ich dom, a oni próbowali mu pomóc. Miną miesiące, a on ich wszystkich zdradzi. Tamten dzień, tamten jeden człowiek przyniesie Franciszce, Wawrzyńcowi i wszystkim tym, którzy mu pomagali, to największe nieszczęście. Ta historia wydarzyła się naprawdę. Zarówno Franciszka, jak i Wawrzyniec Kuligowie, jak i wszyscy opisani w tej książce istnieli naprawdę. Żyli, walczyli, próbowali przetrwać. Nina Majewska-Braun oddała hołd tym ludziom. Na prośbę ich córek sfabularyzowała opowieść ich rodziców. Ale to nie wszystko. Sama książka powstała we współpracy z historykami z Poznańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, jak i we współpracy z archiwistami Muzeum Państwowego Auschwitz-Birkenau. Została pieczołowicie opracowana z użyciem wszystkich dostępnych źródeł historycznych. W Ocalonej z Auschwitz, podobnie jak w innych historycznych opracowaniach i publikacjach autorki, znajdziemy nie tylko fabularyzowaną opowieść o losach rodziny, tutaj rodziny Kuligów, ale także szerokie posłowie i nie tylko. Znajdziemy tutaj odniesienia, szeroki wachlarz przypisów historycznych, jak i relacje świadków tych wydarzeń. Ocalona z Auschwitz to opowieść o wielkiej odwadze i o tym największym poświęceniu. O niesieniu pomocy wbrew wszystkiemu i o tej najwyższej cenie, jaką gotowi jesteśmy zapłacić za życie najbliższych nam osób. Wtedy, gdy przyjdzie ten czas tej najwyższej próby. Nina Majewska-Braun z niezwykłą delikatnością snuje tutaj dzieje, druzgoczące dzieje rodziny Kuligów. Opisuje z początku ich zwyczajne życie, ten rodzinny świat pośród wojennej zawieruchy, te próby budowania normalności na rzecz dzieci. Wszystko to pośród koszmaru, pośród chaosu, pośród tej największej ciemności, w której przyszło tym dzieciakom dorastać. Wszystko to w cieniu dramatycznych losów więźniów zamkniętych w okolicznym niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Nina Majewska-Braun opisała pomoc, jaką nieśli zarówno Kuligowie, jak i zaprzyjaźnieni z nimi ludzie. Tam wszystko było jasne, gdy w ich domu pojawił się uciekinier. No, oni musieli mu pomóc i w żadnym wypadku nie spodziewali się tej zdrady, która dopiero miała nadejść. Nina Majewska-Braun nie wydaje tutaj osądów, nikogo nie ocenia. Te największe emocje pozostawia dla czytelnika. Przyznam Wam jednak, że poznając losy tej rodziny, poznając los tych bohaterów, nie sposób nie uronić łzy.
Nie sposób też na moment się nie zatrzymać i nie pomyśleć o tych wielkich trybach równie bezlitosnej historii, o tych zwykłych ludziach, którzy zostali w nią uwikłani. Tutaj powtórzę taki truizm, niby truizm, a tak naprawdę bardzo bolesną prawdę, bardzo aktualną. Ludzie ludziom zgotowali ten los. Ocalone z Auschwitz to jest kolejny tytuł tej autorki, który pielęgnuje pamięć o tych, którzy odeszli, którzy walczyli, którzy poświęcili się, a także którzy przetrwali, wbrew największym poświęceniom, wbrew największej stracie. Ocaloną z Auschwitz możecie wygrać w naszym konkursie z wydawnictwem Świat Książki. Tutaj pytanie konkursowe polega na tym, byście w komentarzach pod filmem zaproponowali książki albo filmy, albo seriale, które w ostatnim czasie zrobiły na Was wrażenie. Polecacie zarówno mi, jak i sobie nawzajem. Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem, tak jak powiedziałam. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę, a wyniki pojawią się i w opisie pod filmem, i w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. Miałam ogromny przywilej i szansę niejednokrotnie rozmawiać z Niną Majewską-Braun i wiem, jak wielkie emocje poświęca pisaniu tych książek, jak wiele kosztuje ją, by w tak pieczołowity sposób, z taką delikatnością opisywać te historie, te prawdziwe historie, z którymi przychodzą do niej ludzie. Bo musicie wiedzieć, że Nina Majewska-Braun otoczona jest takimi dobrymi duszami, jak ona to nazywa. I kiedy opisuje jedną historię, pojawia się ktoś inny, kto chciałby, by jego rodzina i jego dzieje zostały opisane, by oddano im hołd. I tak właśnie stało się również przy Ocalonej z Auschwitz. Tutaj do Niny Majewskiej-Braun odezwały się córki bohaterów tej powieści, Franciszki i Wawrzyńca. To właśnie one zdecydowały się opowiedzieć tę historię, jakże druzgoczącą, jakże przerażającą i łamiącą serce. Ta książka jest straszna, ta historia jest niesamowita, jest porażająca również intensywnością poświęcenia jednego człowieka dla drugiego człowieka. To jest niezwykłe bohaterstwo, to jest niezwykłe oddanie i tak jak powiedziałam, nie sposób tutaj nie uronić łzy. Nina Majewska-Braun serwuje nam również olbrzymią dawkę wiedzy. Zarówno tej historycznej, dotyczącej niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, ale także dzieli się relacjami osób, które przetrwały właśnie tamte wydarzenia, ich wspomnieniami. I to jest ogromnie ważne właśnie dlatego, że tutaj nie ma nic podkoloryzowanego, tutaj nie ma żadnych bajek, tutaj jest historia, tutaj jest prawda. Ta prawda, słuchajcie, wystarczy. O tej książce, Ocalona z Auschwitz, jak i innych książkach Niny Majewskiej-Braun dotyczących właśnie tego tematu, możecie tutaj poczytać na blogu Wielkiego Buka, posłuchać na kanale Wielkiego Buka. Zachęcam Was najserdeczniej, a my, kochani, widzimy się niebawem. Do zobaczenia! Polecam Wam również inne materiały, jakie znajdziecie na kanale Wielkiego Buka. Jest to kanał książkowy, jest to kanał literacki. Miłośnicy literatury znajdą tutaj coś dla siebie z pewnością. Zapraszam Was najserdeczniej do zwiedzania, rozgośćcie się, rozejrzyjcie. Jeśli Wam się to spodoba, zapraszam również do subskrypcji. Do zobaczenia!